Naturalni o ogrodach, odcinek już 90. Naturalni o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dziś bez Katarzyny, ale z gościem specjalnym. Piotr Kamont, prezes stowarzyszenia Jestem na Ptak, świeżo wybrany na kolejną kadencję. Gratuluję, Piotrze. Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. I zgodnie z obietnicą porozmawiamy dzisiaj o ptakach, o tym, co się dzieje w ogrodzie, o budkach lęgowych, które już najwyższy czas albo czyścić, albo rozwieszać. Może nawet już trochę późno jest na to rozwieszanie, ale to Piotr nam powie wszystko za chwilę. Piotr jest specjalistą od ptaków, więc z pełnym zaufaniem zaprosiłem go dzisiaj na nasze spotkanie. I Piotrze, taka refleksja. Piękne słońce świeci. Ja dzisiaj byłem przez moment na spacerze w parku Doliny Królewskiej i wydawało mi się, że ptaki już śpiewają zalotnie, powiedziałbym, że już zaczynają myśleć o lęgach, ale to chyba niemożliwe. Końcówka stycznia, żeby już ptaki myślały o tym okresie rozrodczym. To prawda, ja dzisiaj jak jechałem tutaj do Ciebie na nagranie, to słyszałem śpiewającego strzyżyka, czyli taki gatunek, który no, generalnie powinien się odzywać dużo później. Ale rzeczywiście te dni coraz cieplejsze, ten dzień coraz dłuższy, ta pogoda jednak mimo wszystko sprzyjająca, pomimo momentami jakiegoś tam załamania i śniegu, no, sprawia, że te ptaki już czują wiosnę. One to czują zdecydowanie wcześniej niż my. A jeżeli dodam do tego, że na południu Polski już puszczyki wyszły z gniazd, to znaczy już jakby lęgi... Są młode? Tak, lęgi już się prawie że zakończyły. No to widać, że rzeczywiście wiosna jest tuż, tuż i możemy się jej spodziewać dosłownie lada chwila. Co, ubiegłeś mnie z pytaniem, bo chciałem zapytać właśnie, czy ktoś, jakieś ptaki w tym okresie zimy, no bo jeszcze jest zima, już mają młode. Rozumiem, że puszczyki. Puszczyki bardzo wcześnie też zaczynają kruki, bardzo wcześnie też zaczynają bieliki, więc to jest taki, no i oczywiście puchacz, nasza największa sowa, więc te ptaki w te największe mrozy, wtedy kiedy jest zima, kiedy my myślimy raczej o ciepłej herbacie i grzejemy się gdzieś tam w domach, one już są w trakcie sezonu lęgowego. Niesamowite, kurczę, po prostu to jest coś przedziwnego, bo nam się wydaje, że jak dopiero jest im marzec, to one zaczynają, a tutaj już proszę bardzo, niektóre, jak mówisz, na południu Polski już wyprowadziły lęgi. Tak, no my wiosnę generalnie w ogóle przecież kojarzymy raczej właśnie z kwietniem, majem, wtedy dopiero zaczyna się ciepło, wtedy rzeczywiście pojawiają się liście na drzewach i na krzewach, więc dla nas to już jest wiosna, czy dopiero wtedy jest wiosna, natomiast dla wielu gatunków ptaków, nawet tych ogrodowych, nawet tych drobnych, no to już jest środek sezonu lęgowego, nie? Przecież te ptaki zaczynają śpiewać dużo wcześniej, a nie śpiewają sobie po próżnicy, tylko w konkretnym celu, więc my ciągle jesteśmy mentalnie w zimie, a one już są w wiośnie, więc ten sezon lęgowy zaczyna się dużo wcześniej niż nam się wydaje. O tak. Za chwilę powiemy o budkach, za chwilę będę Ciebie pytał o te budki, które warto powiesić, w jakiej gęstości, na jakiej wysokości i czy na pewno koniecznie zawsze na zachód, jak czytamy w literaturze. Patrzyłeś na moje budki, nie wszystkie były na zachód, więc ja tam pewnie grzeszę tym przepisom. Ale zaglądaliśmy do jednej budki, w której było pełno odchodów. To by znaczyło, że pomimo, że nie ma tam gniazda, to jakieś ptaki w tych budkach, które teraz są w waszych ogrodach, mogą zimować. Tak, zacząłeś od pytania, kiedy budki powinno się wieszać i czy już przypadkiem nie jest za późno. I prawda jest taka, że nie ma żadnej reguły. To znaczy można powiesić budki oczywiście styczeń, luty, marzec, wtedy kiedy czekamy na ptaki w nowym sezonie lęgowym. Ale jeżeli trafi nam się budka w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, nie odkładajmy jej gdzieś do garażu, nie czekajmy na zimę. Można ją powiesić w każdym momencie, bo tak jak powiedziałeś, ptaki wykorzystują budki oczywiście w sezonie lęgowym, wtedy wiją gniazda, składają jaja i tak dalej. Natomiast budka jest też miejscem, w którym ptaki bardzo chętnie zimują. To jest jednak miejsce osłonięte, przestrzeń zamknięta, więc dużo łatwiej ją nagrzać, tak to nazwijmy, albo w której zawsze panuje trochę wyższa temperatura. Nie wieje. Dokładnie, nie wieje.
Więc ptaki bardzo chętnie, zresztą inne zwierzęta też, jakieś drobne ssaki, też bardzo chętnie budki zimą wykorzystują, więc spokojnie można budki wieszać w każdym momencie i one przez cały rok są wykorzystywane przez ptaki i przez inne zwierzęta. To co, przejdziemy do rodzajów budek? Jak najbardziej. To jakie mamy budki? Jak ja powinienem powiesić budki, mając ogród? Jakie nasi słuchacze mają wieszać budki, mając nawet niewielki ogród? I po pierwsze, czy warto wieszać w każdych warunkach takie budki? Dobrze, zaczniemy od tego, jakie typy budek mamy. Okay. Więc taka standardowa budka, która w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy, to jest po prostu taka skrzynka, bardziej ustawiona pionowo niż poziomo, z otworem wlotowym. I to w zasadzie jest kwintesencja budki lęgowej, nie? Czyli taka skrzynka zamknięta z małą dziurką w środku. Ponieważ skrzynki lęgowe czy budki lęgowe tak naprawdę mają nam imitować dziuple, naturalne dziuple, które tworzą się w drzewach. I ornitolodzy gdzieś tam, no powiedzmy w okolicach II wojny światowej, tak to nazwijmy, w różnych krajach pewnie, może być trochę wcześniej, w innych krajach trochę później, zaczęli jakby wymyślać, czy tworzyć alternatywę dla naturalnych dziupli, bo wiadomo... Ale to co znaczy? Badali naturalne dziuple, ich rozmiary, tak? Patrzyli, jakie ptaki się tam gniazdują i na tej podstawie tworzyli taki no, wzorzec, model budki. Tak, tak. No, u nas tym człowiekiem, do którego się odwołują wszyscy budkarze, tak to nazwijmy w cudzysłowie, jest profesor Jan Sokołowski, który stworzył pierwszy taki właśnie model standardowy, tak to nazwijmy, budki. I ta budka najmniejsza miała jakby symulować dziuplę wykutą przez dzięciołka. Ta trochę większa to była budka jakby na wzór i podobieństwo dziupli wykuwanej przez dzięcioła dużego. Natomiast te największe budki to były budki jakby wykuwane przez dzięcioła czarnego. To są trzy gatunki dzięciołów, które zasadniczo różnią się swoją wielkością i dlatego ta najmniejsza budka, czyli tą budkę, którą my znamy jako budkę typu A, to jest budka zrobiona na wzór i podobieństwo dzięciołka. Budka typu B, czyli tą, którą my znamy jako budkę dla szpaków, to jest budka, która jest jakby zrobiona na wzór dziupli dla wykuwanej przez dzięcioła dużego. Natomiast te większe typy budek typu D i E to są budki wykuwane przez dzięcioła czarnego. Więc to wszystko tak naprawdę ma podbudowę naukową. Nic tu nie jest bez przyczyny, czyli zarówno wielkość tych budek, jak i wielkość tego otworu wlotowego, bo to jest tutaj kluczowa informacja, została jakby poparta naukowo i na podstawie badań naukowych zostały one wymyślone. Ja wiem, że idziemy w kierunku tych typów budek, ale tak. Rodzi mi się pytanie, czy to jest tak w przypadku naturalnych dziupli, że w pierwszym roku na przykład zajmuje jeden gatunek ptaków taką dziuplę, a w drugim roku, bo nie wiem, bo się rozkuje większy otwór wlotowy albo się powiększy, może zająć inny gatunek ptaków, taką dziuplę naturalną, mówimy znaczy, o naturalnej. To jest trochę inaczej, to znaczy jeżeli dziuplę wykuł dzięcioł duży, no to jej otwór wlotowy i mniej więcej jej wielkość pozostanie taka sama. To znaczy ona oczywiście, drzewo jakby próchniejąc od środka i tak dalej, ta przestrzeń w środku może się odrobinę zwiększyć. Natomiast otwór wlotowy co do zasady pozostanie taki sam. W przypadku dziupli naturalnych, czyli takich, które tworzą się bez pomocy ptaków, rzeczywiście ten proces próchnienia postępuje z roku na rok i na początku mała dziupla po kilku czy kilkunastu latach może stać się olbrzymią dziuplą i na początku ona była, nie wiem, odpowiednia dla pełzacza czy dla kowalika, a z czasem, z biegiem lat może się stać odpowiednia dla siniaka albo nawet dla puszczyka, czyli to muszą być, to już będą wtedy naprawdę, naprawdę duże, duże dziuple. Dobrze, to przejdźmy do tych typów budek. Powiedziałeś już o A. Tak. To już wiemy, tak. Że jest A, ale co to znaczy te A? Tak. To tak naprawdę nic nie znaczy. No, ktoś musiał nadać jakieś nazwy. Jasne. Mógł nazwać 1, 2, 3, 7, mógł nazwać sikorka jakoś tam inaczej. Ktoś nazwał A, B, C, D, E, J i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta budka typu A to jest taka najprostsza budka, która służy tak naprawdę największej liczbie ptaków. Bo to jest taki rozmiar i taka wielkość otworu wlotowego, która pasuje bogatkom, wróblom, mazurkom, kowalikom, muchołówkom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta podstawowa najmniejsza budka typu A.
Żeby trochę skomplikować, to ona ma jeszcze modyfikację, tak zwaną budkę A1. Wielkościowo one się niczym od siebie nie różnią. Różnią się tylko wielkością otworu wlotowego. Ta budka A1 ma o 5 mm węższy otwór wlotowy. 5 mm, a stanowi wielką różnicę dla ptaków. Tak, i to jest właśnie te 5 mm, które robią różnicę, ponieważ te budki są dedykowane, tak to nazwijmy, mniejszym gatunkom, czyli sikorom typu modraszka, sosnówka, czarnogłowa, uboga, albo pełzaczom na przykład. Natomiast ta budka typu A, czyli z odrobinę większym otworem, jest dla tych odrobinę większych ptaków dedykowana. Mhm. Ale to nie znaczy oczywiście, że te mniejsze nie wejdą do większej. Dokładnie, bo w przypadku budek lęgowych i wielkości, ich wielkości, wielkości otworów lotowych, musimy pamiętać o tym, że ptaki co do zasady zasiedlają jakby najmniejszą budkę, do której są się w stanie dostać. Więc modraszka jest w stanie się dostać do budki typu A1, więc najczęściej ją będzie zajmować. Natomiast jeżeli dostępne są w okolicy budki typu A, budki typu B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wcale nie znaczy, że te mniejsze gatunki nie będą tych większych budek zajmować. Natomiast jeżeli jest konkurencja wśród gatunków, no to wiadomo, że działa prawo silniejszego. I taki szpak, który zajmuje budkę typu B, potrafi często gęsto przegonić, wyprowadzić rodzinę pełzaczy, która już tam się, prawda, chciała zadomowić. Więc no, to dokładnie tyle znaczy, nie? Że im większa budka, tym potencjalnie więcej gatunków może ją zająć. Natomiast im mniejsza budka, tym ona jest jakby bardziej dedykowana, nie? Bo jakby zauważono, że w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, w ogrodzie czy w parku jest dużo bogatek, jest duża konkurencja, no to modraszki tak naprawdę nie mają się gdzie lęgnąć, bo z wszystkich budek i z wszystkich dziupli są po prostu wyrzucane. Więc dla nich stworzono tą modyfikację, czyli zmniejszono im otwór wlotowy, żeby bogatka się już tam nie wepchnęła, żeby tam nie dała radę wejść. Natomiast te mniejsze gatunki bez problemu są się w stanie tam wcisnąć. A potrafią rozkuć, nie wiem, większe sikory? Chyba nie. Ja widzę u siebie na budkach, bo mam potrójne, że tak powiem, ścianki wlotowe do budki, że niektóre są oskubane i nie są to przeskubane przez dzięcioła, a są oskubane, wydaje mi się jako laikowi, właśnie przez sikory, które próbują powiększyć sobie jakoś ten otwór. Nie wepcham się do końca, no to próbuję go troszeczkę powiększyć. To prawda, sikory rzeczywiście, bo tylko dzięcioły są w stanie wykuć dziuple od A do Z. Natomiast rzeczywiście sikory są w stanie otwór wlotowy delikatnie rozkuć, czy rozskubać, tak to nazwijmy bardziej nawet, wtedy, żeby ten otwór powiększyć. Co ciekawe, kowalik na przykład, który budki również zajmuje, jest w stanie sobie otwór zmniejszyć. Zamurować. Tak, jeżeli jest ten otwór za duży, jeżeli kowalik boi się, że potencjalnie ktoś inny będzie mógł się dostać do tej jego dziupli, nawet niekoniecznie, nie wiem, jakiś tam inny ptak, ale na przykład drapieżnik, to jest w stanie właśnie gliną sobie tą budkę, znaczy tą dziurę odpowiednio tam zmniejszyć, tak żeby on mógł się tam dostać, ale już żaden nieproszony konkurent niekoniecznie. No, nie zauważyłem mnie kowalika, żeby chciał w budce coś zamurowywać, ale to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, że potrafią niektóre gatunki ptaków sobie zmniejszyć ten otwór wlotowy, dostosować do swoich potrzeb, jak gdyby unikając czy to konkurencji, czy to drapieżników. Jak tak, rozumiem. Więc to może rzeczywiście nie zawsze tak jest, natomiast jeżeli zobaczymy dziuplę albo budkę lęgową, która właśnie ma taką obudowę z gliny, to możemy bez pudła, nawet nie obserwując, co tam rzeczywiście do niej wlatuje, przyjąć, że jest to budka czy tam dziupla zajęta przez kowalika. Mamy A1, to teraz przejdźmy do budki B, a potem może do tych większych, jeśli jest sens je wieszać w naszych ogrodach. Budka typu B jest odrobinę większa od budki typu A i to jest tak zwana budka szpacza, czyli ona idealnie pasuje rozmiarem i wielkością do tego, żeby szpaki ją zajęły. Czasami jest zajmowana też przez wróble, czasami przez kowaliki, więc te odrobinę większe ptaki. Natomiast ta budka B rzeczywiście jest szpakom dedykowana. I tak jak powiedziałeś, w tym momencie mniej więcej kończy nam się fantazja, jeżeli chodzi o wieszanie budek w ogrodzie. Bo można jeszcze oczywiście na domu powiesić budkę typu J, czyli budkę dedykowaną dla jeżyków, która wygląda
troszkę inaczej, myślę, że będzie jeszcze czas do tego wrócić. Czy taką budkę, jak tutaj przyniosłem, żeby Ci pokazać, taką budkę trochę inną, bo w kształcie trójkątną. Trójkątną. Ona ma, jak rozumiem, imitować odchyloną korę pnia drzewa. Dokładnie tak, bo to jest budka dedykowana pełzaczom, więc takie budki możemy w naszych ogrodach wieszać. Z budką typu D, czyli z tą jeszcze większą, zaczyna być problem. To znaczy, bo to jest budka, która zajmowana jest przez kawki, dudki, siniaki, kraski, więc ptaki dużo większe, ale też ptaki, które rzadziej możemy spotkać w naszym ogrodzie. Mhm. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że nasz ogród jest położony gdzieś tam na skraju wsi na przykład, który wychodzi na pola, albo na jakieś łąki, albo na jakieś pastwiska, to wtedy możemy zaryzykować powieszenie budki typu D, po to, żeby zaprosić do niej dudka. Dudek to nie jest ptak ogrodowy, on w naszym ogrodzie jakoś specjalnie często nie będzie występował, natomiast możemy spróbować coś takiego zrobić i wtedy takim ptakom pomóc. Jeżeli taką budkę chcemy powiesić w lesie, wtedy jest szansa, że zajmie ją na przykład siniak, czyli taki dziki gatunek gołębia. Jeżeli w mieście powiesimy budkę typu D, to prawie na pewno zostanie ona zajęta przez kawkę. Natomiast no, ani kawka, ani siniak, ani dudek to nie są te ptaki stricte ogrodowe, więc nie zawsze jest szansa powodzenia, jakby powieszenia takiej budki. Wtedy prawdopodobieństwo, że ta budka zostanie zajęta, jest po prostu odpowiednio mniejsze, nie? Odszedłem, odejdźmy na chwilę od tych budek i od naszego ogrodu, dlatego że wspomniałem o tym, że byłem na spacerze w parku Doliny Królewskiej, tam są trzy stawy, a na drzewach są powieszone największe budki, jakie widziałem, czyli typu E, tak, dla kaczek. Byłem w ogóle zdumiony wiele lat temu, jak się dowiedziałem, że w ogóle są budki dla kaczek, że kaczki potrafią na takie wysoko powieszone budki dostać się do nich, tam składają jajka, tam się wykluwają młode, które potem, jak rozumiem, wyskakują z takich budek na ziemię i sobie pływają po stawikach. Tak, te budki, które są zawieszone w parkach miejskich, są zwykle dedykowane krzyżówce. Mhm. Ponieważ my krzyżówkę kojarzymy oczywiście, że to jest ptak, który gdzieś tam zakłada gniazdo w szuwarach, gdzieś tam przy zbiornikach wodnych i tak dalej, w trzcinie. I to jest oczywiście prawda. Natomiast w momencie, kiedy tych miejsc lęgowych dostępnych jest mało, to wtedy krzyżówki z braku laku szukają również innych miejsc i dla nich właśnie takie budki lęgowe jak najbardziej się sprawdzają. Takimi budkami, takie budki, jeżeli powiesimy w lesie gdzieś tam nad jeziorem albo nad jakąś rzeką, to wtedy jest szansa, że zagnieżdżą się w nich dwa inne gatunki kaczek, czyli gongoł i nurogęś. Natomiast budka typu E też jest dedykowana puszczykowi, więc tutaj mamy naprawdę i ptaki wodne, i kaczki, i sowy, więc tutaj tu naprawdę trzeba mieć już wiedzę, trzeba mieć już doświadczenie i nie w każdym miejscu taką budkę typu E można powiesić, żeby ona rzeczywiście spełniła swoją rolę. Okej, okay, to my jako amator ograniczę się do tych, jak rozumiem, trzech rodzajów budek, do A, A1, podgatunku tak, budki, czyli A1 i do budki B. Czy to jest tak, bo czytałem, że niektóre ptaki lubią towarzystwo, na przykład wróble, czy chyba szpaki, że można te budki w miarę gęsto obok siebie wieszać i są ptaki, które nie tolerują gdzieś w swoim pobliżu konkurencji i nie ma co w ogóle inwestować w duży zakup ilości budek, nie wiem, tam A1 albo A, jeśli ma się nie za duży ogród, bo i tak nie zostaną wykorzystane, to prawda? Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. W zasadzie mogę tylko przytaknąć. Rzeczywiście są gatunki, które lubią własne towarzystwo. Aha. I tutaj, tak jak powiedziałeś, szpaki, wróble i mazurki, one nie mają żadnego problemu z tym, żeby gnieździć się obok siebie. Co więcej, im w kupie raźniej, więc im więcej ptaków się gnieździ obok siebie, tym lepiej. I tym gatunkom bez problemu możemy powiesić 3-4 budki obok siebie i one zgodnie będą sobie żyły. Nawet szpaki? Nawet szpaki. Natomiast w przypadku sikor czy muchołówek, czy kowalików, czy pełzaczy, to są gatunki terytorialne, więc one będą aktywnie bronić tego miejsca przed konkurentami, przed intruzami. Chociaż tutaj oczywiście wszystko jest kwestią zasobności w pokarm danego miejsca, tak? Czyli jeżeli mamy
ogród, który ma dużo krzewów owocujących, dużo kwiatów przywabiających owady wiosną. Ogólnie jest on taki, powiedzmy, dziki i bioróżnorodny, no to wtedy wiadomo, że taka pojedyncza para sikor jest w stanie się najeść i wychować swoją rodzinę. I może wtedy wystarczy jej, powiedzmy, nie wiem, 10 metrów kwadratowych albo 20 metrów kwadratowych tego terytorium, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Natomiast jeżeli mamy ubogie siedlisko, jeżeli w naszym ogrodzie jest trawnik i trochę tuji, a poza tym mamy betonową dżunglę po drugiej stronie płotu, no to wtedy wiadomo, że to uboższe siedlisko wymusza na ptakach konieczność zdobywania pokarmu na większym obszarze i wtedy ten większy obszar będzie odpowiednio przez te ptaki jakby chroniony przed konkurencją. Więc przyjmuje się, że budki typu A powinno się wieszać mniej więcej w odległości 10-20 metrów od siebie. Ale oczywiście w praktyce należy to potem modyfikować. To znaczy, jeżeli mamy ogród i nie wiemy od czego zacząć, to nie zacznijmy od 20 budek. Mhm. Zacznijmy od jednej, zacznijmy od dwóch, powieśmy je i obserwujmy sytuację. Jeżeli w sezonie lęgowym na przykład obie te budki zostaną zajęte, no to możemy spróbować w kolejnym dowiesić trzecią. Jeżeli nadal to będzie na tyle zasobne środowisko, że tam trzy pary ptaków będą się w stanie wychować czy przeżyć, nie ma problemu, możemy próbować dowieszać kolejną. Natomiast jeżeli ta nasza trzecia budka czy czwarta budka nie jest już zajmowana, a wiosną widzimy, że te ptaki intensywnie, na przykład, nie wiem, jeden próbuje zająć jedną, drugi drugą, ale mimo wszystko intensywnie ze sobą walczą, no to znaczy, że to już jest maks naszych możliwości, tak? Znaczy, no, chęć szczera jest do tego, żeby tych budek wieszać więcej, natomiast w pewnym momencie to się staje przeciwskuteczne, bo wiadomo, że część tych budek pozostanie niezajęta, a do tego wiosną ptaki będą musiały jeszcze odpowiednio dużo czasu i energii spędzić na tym, żeby tą swoją budkę obronić i odgonić konkurencję. Słuchaj, a podałbyś taki przepis na taką działeczkę, nie wiem, 500 metrów, 1000 metrów, 1500 metrów, ile jakich budek należałoby powiesić? Albo na początek, jakbyś to dedykował taką wiedzę dla początkujących miłośników ptaków? Ja bym zaczął od tego, od czego powiedziałem, czyli jeżeli w naszym ogrodzie mamy możliwość powieszenia budek, na przykład co 10 czy co 15 metrów, to znaczy, że tyle mniej więcej możemy bez problemu powieścić, bezpiecznie, tak to nazwijmy. Czy A, czy B, to możemy, możemy je tutaj, że tak powiem, na zmianę trochę wieszać. Wiadomo, jedne działki są bardziej kwadratowe, inne są bardziej prostokątne, więc te 1000 czy 2000 metrów może być rozciągnięte na kwadracie, nie wiem, 40 na 50, a może mieć, nie wiem, działka 30 metrów, ale za to 100 metrów długa. I wtedy na tych 100 metrach długości oczywiście możemy tych budek powiesić odpowiednio więcej. Czy jakaś proporcja A do A1? No to trochę zależy od tego, jakie ptaki chcemy mieć. Jeżeli powiesimy budki typu A, same budki typu A, no to wtedy wiadomo, że jeżeli w okolicy nie ma starych dziuplastych drzew albo nie ma już innych budek, no to wtedy wiadomo, że większość z nich pewnie zostanie zajęta przez bogatki, czy przez wróble, czy przez kowaliki, czy przez inne te większe ptaki. I wtedy dla modraszek i tych mniejszych sikor może zabraknąć miejsca. Dlatego jeżeli, nie wiem, na przykład jeżeli wieszamy 10 budek, no to możemy je powiesić w proporcji 6-4 na przykład, nie? Albo 7-3. Bo nie przesadzałbym, to znaczy 7 niech będzie budek typu A, czyli z większym otworem wlotowym, a 3 czy 4 budki typu A1, czyli z tym mniejszym. No bo znowu tutaj trzeba wrócić. Bo ograniczony zakres jest po prostu, tak? Tych ptaków, które skorzystają z tej A1. Tak, dokładnie, bo szkoda nawieszać dużo budek A1 i nie dać szansy do wyprowadzenia lęgów takiej bogatce na przykład. A tak jak powiedziałem, jeżeli jest dużo budek, jest dużo miejsc lęgowych, to te mniejsze ptaki będą mogły te większe zająć, natomiast w drugą stronę to już nie działa, nie? Więc jeżeli powiesimy dużo budek A i kilka budek A1 do tego,
no to wiadomo, że w razie jakiejś tam napiętej sytuacji, tak to nazwijmy, wiosną, te mniejsze sikory też znajdą sobie swoje miejsce. Natomiast jeżeli okaże się, że tych ptaków nie jest wcale aż tak dużo w naszym ogrodzie i te mniejsze ptaki zobaczą te budki typu A, czyli większe, niezajęte, będą mogły spokojnie z nich skorzystać. Dobrze, powiedzmy, jak powinna być taka budka zbudowana? Jak powinno wyglądać taka budka? Bo często kupujemy i widzimy fajne budki, ale czy na pewno to są te budki, nazwijmy to, najlepsze, bo każdy chciałby mieć najlepsze dla swoich ptaszków budki. Ja mam doświadczenie, pokazywałem Ci tutaj, jak wchodziliśmy, budkę, która była, gdzie dzięcioł podjął próbę jej rozkucia. I wcale nie przy otworze wlotowym, a poniżej otworu wlotowego próbował się przebić przez ściankę przednią. Dosyć głęboko nawet zaszedł w tym dziobaniu i rozkuwaniu, ale natrafił na drugą ściankę takiej budki, tej czołową i zrezygnował. Ale słyszałem, że dzięcioł potrafi się i przez boczną przekuć i rozkuć otwór wlotowy, więc na co zwracać uwagę, gdy wybieramy budkę lęgową dla ptaków? Obojętnie, czy to jest A, A1 czy B. Tak, rzeczywiście budka powinna być miejscem bezpiecznym dla ptaków, czyli ochronić ją przed potencjalnym atakiem drapieżników. W tym przypadku dzięcioł jest drapieżnikiem, który będzie próbował się dostać czy do jaj, czy do piskląt. Przed kotami, przed korowcami. Bo on nie będzie się dostawał do tej budki, żeby ją zająć, tylko żeby mieć tanie, fajne żarcie. Dokładnie tak. Dzięcioły są samowystarczalne. One w większości kują budki, kują dziuple same, więc one nie potrzebują budek jako miejsca do założenia gniazda i do wyprowadzenia młodych. One w budkach lęgowych szukają, tak jak powiedziałeś, taniego drugiego śniadania albo obiadu. I rzeczywiście jest tak, że to, na co trzeba zwrócić uwagę, to są rozmiary budki. Czyli warto jest najpierw sprawdzić w internecie, na przykład, że budka typu A powinna mieć to dno wielkości mniej więcej 11 na 11 cm, czy tam 12 na 12 cm. Powinna mieć odpowiednią wysokość i otwór wlotowy powinien być też na odpowiedniej wysokości, czyli raczej bliżej daszku niż bliżej podstawy. Budki powinny być wykonane z solidnej deski, czyli co najmniej 2-centymetrowej, raczej nie ze sklejki, raczej nie z różnych innych takich modyfikacji, które często gęsto możemy na przykład w jakichś hipermarketach albo w jakichś takich sklepach, albo czasem na aukcjach internetowych znaleźć naprawdę tanie budki, ale tutaj w tym przypadku należy się zastanowić, czy tanio znaczy dobrze, bo takie budki ze sklejki na przykład bardzo szybko chłoną wodę i bardzo szybko jakby deformują i ulegają zniszczeniu. Te budki, które mają wykonane są z deski na przykład, nie wiem, 1-centymetrowej grubości, wiadomo, że taki dzięcioł, który próbował się dostać do tej budki, którą mi pokazywałeś, nie miałby żadnego problemu. Znaczy miałby w tyle samo zaparcia w sobie. Dwa razy mniejszy problem miałby. Dokładnie, żeby się przebił przez nawet przez te dwie warstwy ścianki. Więc to są takie podstawowe rzeczy. Czyli grubość, odpowiednie rozmiary. Grubość deski. Grubość deski, tak. Odpowiednie wymiary wewnętrzne tej budki. Odpowiednia szerokość czy średnica otworu wlotowego. I otwór też raczej przy daszku, a nie na środku, czy tam przy samym dnie. No bo wiadomo, że ten wysoko umieszczony otwór służy temu, żeby jeżeli nawet kot na przykład dostanie się do takiego gniazda i uda mu się włożyć łapę przez ten otwór, no to on już jej tak nie zegnie, żeby móc te młode ptaki, które są na dnie tej budki w gnieździe, żeby móc po prostu je złapać i dosięgnąć, wyciągnąć i zjeść. Żeby dosięgnąć. Słuchaj, mówiłem o tym, że mam budki u siebie z podwójną ścianką, ale też jest nakładka na otwór wlotowy, więc są takie trzy warstwy, tak, jak gdyby tej dwu albo 2,5-centymetrowej deski, więc bardzo długi to jest ten otwór wlotowy. Po co to jest? To służy, to jest ochrona antydrapieżnicza, nie? To znaczy, to chodzi o to, żeby ani dzięcioł nie rozkuł tego bardzo szybko, to znaczy, żeby mu się znudziło, zanim on rzeczywiście dostanie się do środka. A ta szerokość, przez którą tego otworu wlotowego, no bo jak mamy tą deskę zabezpieczającą 2 cm plus deskę
jedną i drugą, no, robi nam się razem 6 cm, no to już jest naprawdę szeroki, znaczy taki jakby długi, długi kanał, mhm, przez który no, kot już nie włoży ręki, mhm, czy łapy, żeby móc się tam do tych ptaków dostać. Więc to wszystko służy ochronie przed drapieżnikami. Czasami na przykład stosuje się pojedynczą deskę, na którą daje się zabezpieczenie otworu wlotowego z kolejnego kawałka drewna. Natomiast bardzo często ten kawałek drewna jest jeszcze dodatkowo obity na przykład jakimś tam elementem stalowym, blaszką, mhm, czy czymś takim. I to właśnie ma służyć zniechęceniu dzięcioła przed rozkuwaniem tego. Natomiast tak jak powiedziałeś, dzięcioły też nie są głupie. I w momencie, kiedy widzą, że nie są w stanie przekuć się przez ten otwór, przez tą ściankę frontową, a mimo wszystko są zdeterminowane do tego, żeby do tej budki się dostać, no to mogą zacząć rozkuwać budki, znaczy te ściany boczne albo daszek i w ten sposób dostać się do środka. Więc tutaj trzeba wyważyć trochę pomiędzy tym, co jest jakby bezpieczne dla ptaków, ale też chodzi o to, żeby nie przedobrzyć, nie? Dlatego, no nie wiem, robienie ścian 4 czy 6-centymetrowych centymetrowej grubości ma oczywiście sens, ale no zdecydowanie podraża na przykład taką budkę, czy sprawia, że ona jest tak ciężka, że ciężko ją w ogóle przymontować do drzewa, żeby ona się stabilnie trzymała i bezpiecznie. Mhm. A są też budki betonowe. Tak. Beton, mieszanka betonu z trocinami, o ile dobrze kojarzę, tak? Tak, budki trocino-betonowe są rzeczywiście stosowane zarówno dla jeżyków, jak i dla tych ptaków mniejszych. Ja tutaj przyniosłem taką budkę dla sikory, czyli z takim otworem odpowiednim, czy imitującym budkę typu A. I to jest rzeczywiście fajna alternatywa, bo taki trocinobeton jest po prostu zdecydowanie bardziej trwały niż drewno. Przyjmuje się, że budki, taka żywotność budki to jest powiedzmy 4-5 sezonów, no bo wiadomo, opady, mrozy i tak dalej, to drewno to jest też, to wszystko pracuje tak naprawdę. Natomiast taka budka z trocinobetonu potrafi wytrzymać 20 lat. Minusem takiej budki jest jakby sposób jej montażu, ona jest bardzo ciężka. W związku z tym albo musimy ją przymocować naprawdę solidnie do drzewa, albo, co się dzieje dużo częściej, montowane one są na przykład na ścianach budynków i wtedy do elewacji możemy sobie przykręcić taką budkę na jakieś tam kołki czy wkręty czy jakkolwiek i wtedy ona rzeczywiście zapewnia takie bezpieczne miejsce, bezpieczne schronienie dla ptaków na długie, długie lata. Czy prawdą jest, że budki trzeba wieszać skierowane na zachód? Są różne szkoły. Ja przyjmuję, że budki powinno się raczej wieszać z otworem skierowanym na wschód, na północ. Przepraszam, że powinno się wieszać na wschód, nie na zachód. Na okay. Wschód, bo z zachodu wieją wiatry, pada deszcz, zacina i takie budki szybciej namakają i tam w środku jest chłodno, pisklęto. Na wschód. O. Nie, to ja przyjmuję, że powinno się je wieszać otworem wlotowym skierowanym na północ, mm-hmm, ponieważ strona północna drzewa zawsze jest najmniej nasłoneczniona. Czy ona, znaczy może inaczej, z czterech stron świata, jeżeli mamy do wyboru, nigdy nie wieszajmy budki od strony południowej. Wschód, zachód, północ, ok, natomiast nie wieszajmy budek od strony południowej, bo strona południowa zawsze ma największą ekspozycję na słońce, w związku z tym jest tam najbardziej gorąco. I co, pisklęta mogą się zagotować? Chodzi o to, żeby się pisklęta nie ugotowały w środku. Jeżeli tam będzie bardzo, bardzo gorąco i tam będzie temperatura, no nie wiem, jeżeli mamy na zewnątrz 30 stopni albo 30 kilka, no to w środku pewnie jest około 50. Więc to może sprawić, że te ptaki po prostu tam nie przeżyją. Dlatego jeżeli mamy do wyboru, to raczej na tej bardziej zacienionej stronie, bo tam jest po prostu chłodniej. Mhm. I to oczywiście ma znaczenie w momencie, kiedy mamy pojedyncze drzewo. Albo takie miejsce, w którym rzeczywiście słońce ma szansę jakby dotrzeć do wszystkich stron. Tak, mhm, dokładnie. Natomiast jeżeli wieszamy budki w lesie, albo w jakimś zagajniku, gdzie jest dużo, dużo drzew i praktycznie panuje cały czas cień i nie ma tego niebezpieczeństwa, że ta budka nam się nagrzeje za bardzo od strony południowej, no to wtedy to już ma mniejsze znaczenie, od której strony tą budkę będziemy wieszać. Wtedy powinniśmy wziąć inne rzeczy też pod uwagę. No jeżeli nie da się powiesić idealnie na północnej stronie, no to możemy albo trochę bardziej na wschodzie, albo trochę bardziej na zachodzie taką budkę powiesić i to też nie będzie przeszkadzać. Mhm. Na jakiej wysokości?
od przyjmuje się, że od 3 do 5 metrów na takiej wysokości strasznie powinno wysoko. Się budkę powiesić. Tak, bo taka ja mam niżej, ja mam na wysokości wzroku jedną dokładnie. Budkę powieszoną i jest zasiedlana, nie mam kłopotu. Tak jest, bo to jest taka szkoła przyjęta gdzieś tam do wieszania budek w lesie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja też widywałem budki zawieszone na wysokości niewiele ponad 2 metrów, które co roku regularnie są wykorzystywane przez ptaki. Tutaj ta wysokość tak naprawdę znowu jest pewną funkcją ochrony antydrapieżniczej, nie? Że te budki, które są powieszone nisko, są bardziej dostępne dla kotów, dla kun czy dla tych wszystkich czworonogów. No i to, co również ma znaczenie, to jest też ochrona przed ludźmi. Mhm. To znaczy przed wandalizmem, mówiąc krótko, nie? No bo jeżeli budkę mamy powieszoną na wysokości 4 metrów, to nikomu nie będzie się tam chciało włazić, żeby ją zniszczyć. Natomiast jak coś wisi na wysokości 1,5 metra, no to można się o to zajrzę, oprzeć, zobaczę. Można kopnąć, można zajrzeć, można po prostu no, zrobić krzywdę tym ptakom. Więc w naszym ogrodzie nie wieszajmy budek na wysokości 6 metrów, chociaż można oczywiście. Nie, bo ja sobie nie wyobrażam, jak to potem z drabiną chodzić i czyścić takie budki. Dokładnie, bo to jest potem kłopot dla nas logistyczny z wyczyszczeniem, z dbaniem o te budki. Myślę, że taka wysokość pomiędzy 2 a 3 metry spokojnie wystarczy. Z niewielką drabiną możemy do drzewa podejść, przybić i wtedy cieszyć się też tymi ptakami. No to też przecież jest ważne, nie? Że jak będziemy mieli ptaki gdzieś tam wysoko w koronie drzew, to nawet nie będziemy wiedzieli, czy ta budka jest zajęta. A jak regularnie jesteśmy w ogrodzie, ptaki się szybko do nas przyzwyczają, no to wtedy te niżej zawieszone budki będziemy mogli obserwować też bez Zaraz problemu. Zaraz będę Cię pytał, kiedy zaglądać do takich budek, bo ja jako, że tak powiem, niecierpliwy ogrodnik dosyć często zaglądam, czy coś w budce jest, czy coś nie ma. I być może popełniam jakiś kardynalny błąd, to mnie wyprostujesz za chwilę. Jeszcze kilka takich pytań dotyczących wieszania i samej budki. Zaglądaliśmy do jednej mojej budki. Ona wisi już wiele lat, bo wisi pod daszkiem, więc przeżyła wiele sezonów i na początku wydawało mi się, że ona jest zbyt wysoka dla małych ptaszków. W związku z tym na ściance przedniej nabiłem takie szczebelki, taką drabinkę, żeby sobie ptaszek mógł wyjść. Ja wiem, trochę naiwny jestem jak dziecko, już teraz wiem z tego, ale tak myślałem sobie, kurczę, no powinny być jakieś listewki po bokach, żeby ten ptak mógł wyjść z tej głębokiej budki na górę, szczególnie młody ptak, który jeszcze nie umie fruwać, a chciałby taką podfruwajką być. To znaczy, jeżeli mówimy o wnętrzu budki, Wnętrze. Rzeczywiście albo powinniśmy, jeżeli robimy samodzielnie budkę, albo jeżeli kupujemy taką budkę gdziekolwiek, to powinniśmy się zapytać sami siebie albo producenta, czy budka, czy te deski od strony wewnętrznej są oheblowane, czy nie. Co do zasady nie powinny być oheblowane. Dlatego, że te takie mikro miejsca, taka struktura naturalna drewna sprawia, że młode ptaki, które będą się chciały wydostać z gniazda, będą mogły pazurami po prostu po tej desce chodzić i w ten sposób ułatwić sobie wyjście z budki. Stanowią takie chwyty we wspinaczce wysokogórskiej. Dokładnie tak. Jeżeli będziemy mieli idealnie deskę oheblowaną, a jeszcze dodatkowo nie daj Boże polakierowaną, no to będziemy mieli lodowisko zamiast rzeczywiście takiego miejsca, w którym te chwyty można znaleźć. W budkach typu B, w budkach większych, typu D, E i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście nabija się takie poprzeczne deseczki, które rzeczywiście taką drabinkę mogą tworzyć. W budkach typu A też możemy coś takiego zrobić. Uf. Więc jeżeli chodzi o wnętrze, to rzeczywiście... Ale mam nieheblowane, a zrobiłem. To rzeczywiście taką drabinkę ułatwiającą ptakom wydostanie się jak najbardziej możemy zrobić. Natomiast zdecydowanie powinniśmy unikać robienia takiego patyczka, który jest przymocowany do ścianki frontowej, który rzekomo ma ułatwić ptakom dostanie się do tej budki. Znaczy, ja pominąłem to, może źle, bo wydawało mi się to oczywistą oczywistością, że już dawno ten mit właśnie ptaszka siedzącego na tym patyczku przed otworem wlotowym do budki upadł, że już tego nie ma, tak? Ale podkreślmy, te patyczki to jest nie dla ptaszków fajna rzecz, tylko dla kotów, kun czy różnego rodzaju innych drapieżników, które chcą się dostać do budki. Mają fajne siedzisko blisko otworu wlotowego do budki. Dokładnie tak. One ptakom, które w tej budce są i mają swój lęk, są do niczego niepotrzebne, a rzeczywiście mogą być
tym punktem zaczepienia, na którym drapieżniki będą mogły łatwiej tą naszą budkę spenetrować. Mam tu na myśli nie tylko jakby bezpośrednio dostanie się do budki, ale w momencie, kiedy ptaki młode opuszczają budkę, one są jeszcze takie nie do końca sprawne, jeżeli chodzi o, no nie umieją latać po prostu, muszą się tego wszystkiego nauczyć. Więc stworzenie takich miejsc, w których drapieżnik może się przyczaić, jest naprawdę dla nich bardzo niebezpieczne. Więc patyczki jak najbardziej nie. Ja próbowałem, ja wiem, że to jest jakoś tak bardzo, bardzo głęboko zakorzenione. Z rysunków, z książek dziecięcych. Z wróbelka, LML-ka i tak dalej, że ten patyczek musi być do tego stopnia, że naprawdę toczyłem długie debaty i namiętne z moim tatą, który uważał, że taki patyczek jest niezbędny. Że nie ma budki bez tego. Nie ma budki bez patyczka i on musi być. I ja naprawdę próbowałem tłumaczyć na każdy możliwy sposób i tak nie dał się przekonać. Więc w budkach, które kupujemy, ja nie znalazłem ostatnio takich budek, które takie patyczki mają. Natomiast ci, którzy budki robią samodzielnie, bardzo chętnie ten patyczek jako taki, no to jest taka właśnie kwintesencja budki. To jest taka wisienka na torcie. Dokładnie. Ten patyczek musi być, bo to jest, wydaje nam się, że to jest dobre, więc jeszcze raz powiedzmy, to jest ptakom niepotrzebne, może im bardziej zaszkodzić niż pomóc, więc jeżeli chcemy tym ptakom pomagać, chcemy je chronić, to ten patyczek, tego patyczka musimy się pozbyć. Jeszcze dwa pytania, które mi się nasuwają przy okazji wieszania budek i samych budek. Pierwsze to jest takie, że jak rozumiem, ze względu właśnie na to nagrzanie, na to słońce, nie powinniśmy tych budek wynosić ponad koronę drzew, tak? Jeśli wieszamy na drzewie. Jeśli wieszamy na drzewie, zdecydowanie nie. To znaczy one nie powinny być tak wysoko, żeby... Na jakimś drążku, bo często nie, mamy, nie, nie. W tej chwili często mamy drzewka owocowe na podkładkach skarlających, półkarłowych albo karłowych, więc tych wysokich drzew na działce bardzo często brakuje. I kiedyś pokazywano taki przepis, że taka, nie wiem, deska, taki rurka, która wystaje ponad koronę i tam przytwierdzona jest budka dla szpaków i ona wystaje ponad koronę. To ja odradzam. Chyba nie powinno się tak robić, jeżeli nasze drzewo jest na tyle niskie, że nie ma gdzie tej budki powiesić, no to możemy ją powiesić w innym miejscu. Nie wiem, na słupie, na ścianie budynku, na ścianie jakiegoś tam pomieszczenia takiego budynku typu gospodarczego. Drewnia, gospodarczego, jakiegokolwiek innego. Natomiast no, stawianie takiego pala pośrodku niczego na środku, na końcu którego będzie budka, może nie do końca się sprawdzić i ptaki po prostu takiej budki nie zajmą. Okej, jeszcze jedno pytanie przy tej budowie budki, kupowaniu budki, czy impregnować ją czymś? Jeżeli chcemy impregnować, to impregnujmy raczej naturalnymi olejami typu olej lniany. Pokost inaczej mówiąc. Pokost, tak. Natomiast co do zasady nie używajmy żadnych baits, lakierobaits i tak dalej, a już lakierów to na pewno nie. I tylko z zewnątrz. I tylko z zewnątrz, bo po pierwsze one są wszystkie opisane oczywiście jako eko, że są przyjazne i nieszkodliwe i tak dalej. Natomiast nikt nigdy takich preparatów nie badał pod kątem ptaków. A musimy pamiętać o tym, że jak pomalujemy budkę od wewnątrz i tam będzie te przysłowiowe 40 czy 50 stopni, no to samo wydzielanie się tych wszystkich substancji z tej bejcy może sprawić, że po prostu nie będzie czym oddychać. Ale też mówiliśmy o tym przy okazji sikorek, że one potrafią podskubywać te drewienka, tak, żeby poszerzyć sobie otwór wlotowy, no to chcąc, nie chcąc mają kontakt z jakimś chemikaliem, które no, jest blisko przewodu pokarmowego. Dokładnie, dlatego jeżeli już rzeczywiście chcemy taką budkę czymś zabezpieczyć dodatkowo, no to właśnie wybierajmy pokost, natomiast zrezygnujmy z tych wszystkich kolorowych bejc, lakierobejc i innych farb. Zabezpieczasz budki jak wieszasz? Przed kotami chociażby? Ja swoich budek nie zabezpieczam, ale rzeczywiście taki patent widziałem w parkach u nas. Rzeczywiście te budki, o których wspomniałeś, typu E dla krzyżówek czy tam dla puszczyków, one są otoczone takim specjalnym pierścieniem, który ma zabezpieczyć właśnie, ten pierścień jest na pniu, po to, żeby czy kuna, czy kot nie mógł się do niej dostać. I to jest fajny patent, uważam. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w naszym ogrodzie, wiemy, że nie ma tam kotów na przykład, no to możemy sobie takie zabezpieczenie darować. A powiedz mi, bardzo kontrowersyjne pytanie. Czy jeśli mamy koty,
Jeśli sąsiedzi mają koty, to wieszać budki dla ptaków, czy nie wieszać? To jest troszeczkę tak jak pytanie ze skarmieniem, nie? Z karmnikiem. Czy jeśli są koty na działce, to dokarmiać ptaki, czy nie dokarmiać? Jeśli są koty na działce, to stawiać budki, czy nie stawiać? Wiadomo, że kot będzie bardzo mocno zainteresowany w tym okresie karmienia i w okresie lęgowym właśnie ptakami. No a koty są największymi chyba szkodnikami, drapieżnikami, które dziesiątkują ptaki. To prawda. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my mamy jakąś kontrolę nad tymi kotami, czy nie. No bo my co do zasady jako przyrodnicy czy ornitolodzy w ogóle wychodzimy z założenia, że kot powinien siedzieć w domu. I to jest dla niego najbezpieczniejsze miejsce, najlepsze. On się tam, jak stworzymy mu odpowiednie warunki, on się tam naprawdę będzie dobrze czuł. Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami wypuszczania kotów, żeby one tam się wałęsały i wolno sobie żyły, bo to nie tylko ptaki, ale też gady, płazy, żaby, ropuchy, to wszystko pada ofiarą kotów. I jeżeli mamy tych kotów naprawdę dużo, jeżeli nie jesteśmy w stanie na nich zapanować, bo mamy 5 sąsiadów, którzy ma 5 kotów i wszyscy tam mają totalnie wypuszczają i się tym kompletnie nie przejmują, no to rzeczywiście trzeba się dosyć mocno zastanowić nad tym, czy w ogóle warto. Bo to, co ten najtrudniejszy okres tak naprawdę, który jest na styku z kotami, to nawet nie jest to miejsce, w którym ptaki siedzą w gnieździe i tam sobie wychowują młode i tak dalej, i tak dalej. Czy tam są jaja i są jeszcze pisklaki. Bo to jest jeszcze taki moment, że rzeczywiście, jeżeli odpowiednio zabezpieczymy drzewo na przykład, nie? Właśnie takim zabezpieczeniem. Widziałem zabezpieczenia, to takie jak są do kupna w hipermarketach, takie igły stalowe, takie długie wąsy stalowe przeciwko gołębiom chociażby. Tak, tak, to mogą być kolce, ale to równie dobrze może być kawałek plastiku, takiego kołnierza po prostu stworzonego. Chodzi o to, żeby po prostu ptaki nie były w stanie tego przeskoczyć. Wiadomo, że koty. Wiadomo, że kolec może dodatkowo takiemu kotu zrobić krzywdę. Natomiast jeżeli zrobimy sobie taki abażur, tak to nazwijmy, kołnierz plastikowy, to on będzie i bezpieczny dla kota, i bezpieczny dla ptaków. Więc jeżeli jesteśmy w stanie na przykład przez kilka tygodni, przez 2 tygodnie albo przez 3 tygodnie nie wypuszczać kota na zewnątrz w swoim ogrodzie, to możemy budki zawiesić. Bo wtedy, kiedy są te podfruwajki, które wylatują, próbują wylatywać. Dokładnie tak. Nie wtedy, kiedy ptaki właśnie zaczęły śpiewać i siedzą dopiero na jajach albo karmią młode w budce, tylko wtedy, kiedy ta młodzież już wyleciała z budki. Ona co do zasady już tam nie wraca do domu. Ona będzie gdzieś tam albo siedzieć na gałęziach, albo gdzieś tam na płocie. No gdzieś będzie siedzieć w pobliżu. I wtedy rzeczywiście one są najłatwiejszą ofiarą kotów. No bo one jeszcze nie do końca ogarniają rzeczywistość. Nie do końca wiedzą, co jest wrogiem, a co jest przyjacielem. Nie do końca są też w stanie dobrze odlecieć i szybko zareagować. No bo to są ptaki. Ptaki opuszczają gniazda wtedy, kiedy mają na przykład pióra wyrośnięte do połowy, więc ten ich lot też one jest taki. One mają jeszcze kłopot z lataniem, nie mówiąc o reagowaniu. Czy mają inne zmartwienia niż drapieżniki, które są wokół? Dokładnie, więc jeżeli w tym okresie jesteśmy w stanie ograniczyć koty i nie wpuszczać ich do ogrodu, to możemy spokojnie budkę zawiesić, bo wtedy one są w stanie żyć obok siebie, nie robiąc sobie specjalnie krzywdy. Piotrze, mówiłeś o budkach A1, AB, czyli takich dziuplakach, ale są też budki półotwarte tak zwane, tak? Bo możemy zaprosić do ogrodu i bardzo często mamy w ogrodzie, nie wiem, choćby kosy, których u mnie w okolicy jest pełno i wiem, że się lęgną, czyli budują gniazda, nie wiem, w tujach, w jakichś iglastych, bądź w jakichś bardzo gęstych krzewach. Te budki dla pół dziuplaków, to się chyba tak nazywa, warto mieć w ogrodzie czy nie? Bo to jest inny rodzaj też budek. Tak, warto je mieć, ale tutaj rzeczywiście... Nie liczyć na sukcesy. Nie, to znaczy możemy liczyć na sukces, tylko tutaj wymagania są przed nami postawione trochę większe. Bo budki typu tak zwanego półotwartego bardzo chętnie zajmowane są przez pleszki. A pleszki to są naprawdę piękne, kolorowe, fajnie śpiewające ptaki, warto je mieć w ogrodzie. Natomiast takich budek, co do zasady, nie możemy wieszać na drzewach.
To znaczy, tak jak wieszamy budkę typu A, przybijamy ją na 3 metrach, bach i mamy sprawę załatwioną, to budka typu półotwartego nie może być po prostu tak bezpośrednio przywieszona na drzewie, bo tym, czym ona się różni od takiej klasycznej budki, to jest to, że ta ścianka frontowa nie ma otworu wlotowego takiego wąskiego, tylko jest w połowie na przykład albo tam w 2/3 po prostu obcięta i tworzy nam się duża przestrzeń do tego, żeby z jednej strony ptaki mogły wlatywać i wylatywać, ale z drugiej strony zdecydowanie ułatwiamy sprawę drapieżnikom. Więc taką budkę powinniśmy powiesić w takim miejscu, do którego drapieżniki prawie na pewno nie będą miały dostępu. Czyli jeżeli chcemy ją powiesić, to wieszajmy ją tak jak u ciebie gdzieś pod dachem. Gdzieś na ścianie. Jeżeli mamy właśnie jakiś budynek gospodarczy, który jest tak półotwarty, tak to nazwijmy, to nawet w środku takiego budynku możemy taką budkę zainstalować, żeby dzięcioły, żeby kuny i żeby koty miały po prostu ograniczoną dostępność do tego miejsca. Nie? Albo w gęstwinie ałyczy, albo jakiejś innej róży, bo te tak. półotwarte nie muszą być chyba aż tak wysokie, jak gdzieś na 3 metrach. Nie, one mogą być zawieszone niżej, natomiast rzeczywiście to miejsce, które wybieramy, musi być z pewnym namysłem wybrane, żeby rzeczywiście w sposób naturalny istniały bariery dostania się do tego miejsca drapieżników. Jeżeli znajdujemy takie miejsce, jak najbardziej możemy je powiesić, ptaki na pewno z niego chętnie skorzystają. Patrząc na nasze pomorskie warunki, ale może też spójrzmy szerzej na polskie, kiedy możemy się spodziewać, że ptaki zainteresują się, jeśli powiesimy teraz budki? To będzie końcówka lutego, marzec, koniec marca, kwiecień. Nieprzewidywalna jest trochę pogoda, tak? To znaczy, no dokładnie. Pogoda jest nieprzewidywalna, dlatego my sami nie możemy tutaj wróżyć z fusów. Jeżeli ten ostatni atak zimy, który właśnie przeżyliśmy, był już ostatnim i teraz już będziemy mieli plus 5 stopni i w zasadzie wszyscy będą czekać na wiosnę, to ptaki odpowiednio szybko też zareagują i dużo szybciej zaczną się interesować budkami i te budki zajmować. No to, że zaczynają śpiewać kosy, to, że zaczynają śpiewać strzyżyki, to, że coraz częściej słychać sikory, które już śpiewają, to znaczy, że te ptaki już tą wiosnę, od której zaczęliśmy, której jeszcze nie ma, już zaczynają czuć. A ptak z wyprzedzeniem ogląda budkę? Z jak dużym wyprzedzeniem sobie chodzi i szuka takiej budki, właściwej budki albo właściwej dziupli, którą zajmie, zanim postanowi składać jajka? To trochę zależy od gatunku. No bo w skrajnym przypadku ja słyszałem o takich historiach, w których jeżyki, które jakby no sprawdzały, czy to miejsce jest dla nich odpowiednie, czy nie, potrafiły cały sezon lęgowy spędzić na tym, żeby sprawdzać, czy ta budka jest ok. I dopiero w następnym sezonie przystąpić do lęgu. Natomiast w przypadku większości ptaków, tak można powiedzieć, wszystkich poza jeżykami, tak to nazwijmy, ptaki przylatują wiosną do nas, zajmują jakieś terytorium, które uznają za terytorium ok. Jednym z kluczowych elementów tego, czy to terytorium jest ok, czy nie, jest dostępność miejsca, w którym można założyć gniazdo. Więc jeżeli mamy taką budkę, no to najczęściej to jest dosyć szybki strzał. To nie jest tak, że te ptaki będą dumać przez 3 tygodnie albo przez miesiąc, czy warto, czy nie warto, bo przyjdzie sąsiad i konkurent z tego samego albo innego gatunku i już nie będzie się nad czym zastanawiać. Więc to najczęściej jest dosyć szybka piłka, nie? Ptaki przylatują, rozpoznają takie miejsce, samce zaczynają intensywnie śpiewać, przywabiają samice w ten sposób, no i potem to już idzie bardzo szybko, bo jeżeli przyjmiemy, że ptaki wyprowadzają 2, a czasami nawet 3 lęgi w ciągu roku, no to im wcześniej zaczną, tym więcej będą mieli tego czasu na to, żeby po pierwsze ten pierwszy lęk odchować, a po drugie ewentualnie zdecydować się na drugi i kolejny. Obiecałem, że powiem o swoim kardynalnym grzechu zapewne. Ja jestem takim troszeczkę niecierpliwym obserwatorem ptaków i czasami siadam w ogrodzie i obserwuję, czy jakaś budka jest zajęta. I siedzę, mija ileś minut, nic, żaden ptak nie przyleci. Mija pół godziny, żaden ptak nie przyleci. Więc skradam się do takiej budki, otwieram tę przednią ściankę, patrzę, jest już trochę naniesionego. Najczęściej mchu, jakichś takich dziwnych rzeczy. Czy ptaki, że tak powiem, przewidując, że jest jakiś taki drapieżnik na dwóch nogach chodzący, wiją swoje gniazda, nie wiem, wcześniej rano, późno wieczorem albo w jakichś godzinach, kiedy mnie nie ma?
To znaczy, zacznijmy od tego, że bardzo źle, bardzo ja źle. Wiem, ja ja tutaj wiem. Już teraz macham paluszkiem, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Nie powinno się niepokoić ptaków w sezonie lęgowym w ogóle. To znaczy, jeżeli w ogóle zauważymy, że coś się dzieje wokół naszej budki, jakieś ptaki się kręcą albo no, ptaki nic zaczynają się nie dzieje. Ptaki zaczynają śpiewać w okolicy, a już na pewno po 1 marca, od 1 marca do 15 października zapominamy. Nie powinniśmy w ogóle zaglądać do budek. To jest jakby niezgodne z prawem. W Polsce można usuwać stare gniazda ptaków z krzewów, drzew, ale też z budek lęgowych pomiędzy 15 października a 28 lutego. I wtedy bez problemu, bez żadnych zgód, dodatkowych pozwoleń, nie wiadomo czego tam jeszcze, możemy taką budkę otworzyć, wyczyścić, zamknąć i czekać na to, co będzie dalej. Natomiast jeżeli my jesteśmy, tak jak powiedziałeś, bardzo niecierpliwi i bardzo chcemy i bardzo nam zależy i dlatego co dziennie, 3 razy dziennie sprawdzamy, czy to już? Nie, tak nie. Nie, no, żartuję oczywiście. Ale być może kiedyś by mi strzeliło do łba. Próbuję tutaj jakby przejaskrawić celowo oczywiście tą sytuację. No możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że te porzucenia ptaki po prostu nie uznają, że to jest miejsce zbyt niebezpieczne dla nich, nie? Żeby ten lęk wyprowadzić. No bo one po prostu potrzebują ciszy, spokoju i bezpiecznego schronienia. Jeżeli my zbyt często będziemy nawet nie tyle otwierać tą budkę, majdrować, sprawdzać i tak dalej, jeszcze dosypywać tam czegoś, żeby one miały łatwiej, ale po prostu zbyt często się będziemy kręcić, ewidentnie nastawieni na to, że my obserwujemy tą budkę, to te ptaki widzą dużo więcej niż my. I one po prostu będą widziały, że coś z tym miejscem jest nie tak. Ale z drugiej strony oczywiście, jeżeli my prowadzimy normalne prace ogrodowe, tu coś wykopiemy, tam coś przekopiemy, tu coś skosimy, tu coś zagrabimy, nie wiem, pijemy herbatkę, pijemy kawę, chodzimy, nie wiem, bawimy się z dziećmi, kopimy piłkę, cokolwiek. Jeżeli po prostu to jest normalne życie ogrodowe, to te ptaki kompletnie nie będą się nami przejmować. I one spokojnie wyprowadzą ten lęk i nie będą nas traktowały jako zagrożenie. Ale jeżeli my zbyt dużo uwagi będziemy poświęcać temu tej budce, no to one jakby zrozumieją, że coś jest nie tak. Tak się wydaje, że takim największym przyjacielem, ptasim przyjacielem rolnika to są bociany, tak? Bo często widzimy, czy to przy sianokosach, czy przy żniwach, czy potem przy orce chodzące bociany, niemalże jak psy za nogą rolnika, czy za traktorem, czy za jakąkolwiek maszyną, która pracuje na polu. To tak mi się wydaje, że takim największym przyjacielem ogrodników, zresztą to w Wielkiej Brytanii bardzo często się mówi, to jest rudzik. Rudzik, który bardzo, bardzo lubi. U mnie z kolei są pliszki wielkim przyjacielem, bo przychodzą z tymi ogonkami, machają i szybko rozglądają się, czy tam jakieś owady spod tego ogonka nie uciekają. Ale są takie ptaki, które nie boją się naszego towarzystwa. Ptaki generalnie uczą się, czy my jesteśmy zagrożeniem, czy my jesteśmy drapieżnikiem, czy my jesteśmy niebezpieczni, czy nie. Rudzik w ogóle na wyspach jest ptakiem kultowym, tak to nazwijmy, więc nie bez przyczyny jemu właśnie jest przypisywany ten atrybut największego przyjaciela ogrodnika. Ja bym ogólnie rozciągnął to do wszystkich ptaków małych, wróblowatych. One wszystkie w sezonie lęgowym, nawet jeżeli wróble, czy tam sikory, generalnie zimą, słonecznik, te sprawy, owocami się odżywiają, czy tam czymkolwiek innym, wszystkie ptaki można przyjąć, że w sezonie wiosennym i letnim są owadożerne. Ponieważ no, one muszą po prostu dostarczyć i sobie, i swoim dzieciakom dużo wartościowego, energetycznego pożywienia, a to jest niestety w mięsku. Więc wszystkie ptaki są sprzymierzeńcami ogrodników, jeżeli chodzi o zwalczenie wszelkiego rodzaju, w cudzysłowie, bo ja to zawsze mówię w cudzysłowie, szkodników. Więc czy mamy, jeżeli będziemy mieli pleszki, jeżeli będziemy mieli muchołówki, sikory, wróble, czy inne ptaki, które zdecydują się zagnieździć w naszym ogrodzie, czy kosy, czy kwiczoły, czy szpaki, to mamy zagwarantowane, że odejdzie nam połowa roboty, jeżeli chodzi o pryski, jeżeli chodzi o walkę z tymi tak zwanymi szkodnikami. Dość powiedzieć, że taka rodzina sikor bogatych w ciągu sezonu lęgowego jest w stanie opróżnić nasz ogród z 7 kg
robaków, tak to nazwijmy, tak? Bo to, czy to będą pająki, czy to będą gąsienice, jakieś motyli, czy to będą różne inne historie, to jest 7 kg. Więc naprawdę nie warto... Nazbierać trzeba trochę. Trochę trzeba nazbierać, ale to też jakby pokazuje, ile w tym ogrodzie jest życia i może być życia, więc im więcej będziemy mieli ptaków, tym mniej chemii będziemy musieli w naszych ogrodach stosować. Cały czas mówisz o wróblach, wróblach, wróblach. Nie wiem, może to z tego względu, że mieszkam no, w takim trochę dziwnym położeniu nad Rzeszym, to mnie wróbli niewiele jest. Za to jest pełno mazurków, które lęgną się pod każdą lekko odstającą dachówką. Po prostu są niesamowite te mazurki. A słyszałem, że właśnie mazurków jest mniej niż wróbli. Bo wróble i mazurki się trochę podzieliły i o ile wróble są takimi ewidentnymi mieszczuchami, takimi, że tam centrum miasta to jest w ogóle najlepsze, co się może... Na długiej, na tych, tak. Wiesz, na tych niewielkich, przecież strzyżonych drzewach, to tam tłumy przesiadują. Dokładnie, tych dokładnie. Natomiast mazurki zdecydowanie, pomimo tego, że to są naprawdę bliscy kuzyni, zdecydowanie życie wiejskie preferują, dlatego u ciebie na wsi, u ciebie w ogrodzie, czy w twojej okolicy jest zdecydowanie więcej mazurków, a im bardziej będziesz się przemieszczał w tereny te takie bardziej zurbanizowane, więcej ulic, więcej bloków, więcej betonu, mówiąc krótko, tam w pewnym momencie mazurki jakby no już ich nie będzie, natomiast zaczynają się pojawiać wróble, więc dlatego u ciebie wróbli nie ma, natomiast mazurków masz pod dostatkiem. Słuchaj, jeśli myślimy o ptakach i o ogrodnictwie, to my z Katarzyną często mówimy o tym, że niektóre uprawy trzeba osłaniać. I trzeba osłaniać właśnie przed tymi wspaniałymi, cudownymi ptakami. Przede wszystkim przed wróblami. Na szczęście u mnie mało, ale rzeczywiście potrafią te młode pędy groszków wychodzących z ziemi wyjadać. Ja mam też tutaj taką parę gołębi grzywaczy, które pasą się na moim trawniku, bo to wygląda jakby się pasło, bo są olbrzymie, rzeczywiście jak kury niemalże, takie mniejsze kury. No, czy prawdą jest, bo wiemy, że groszek wyjadają, ale czy ptaki żywią się młodymi pączkami drzew? Niektóre gatunki tak. Niektóre gatunki tak. Ja w tej chwili oczywiście zaraz zacznę kombinować. Na pewno gile, na pewno dzwońce i jeszcze pewnie parę gatunków. Teraz oczywiście z głowy sobie tak na szybko nie przypomnę. To są gatunki, które chętnie młode pączki drzew objadają, więc no to oczywiście nie jest tak, że dla ogrodnika posiadanie dużego stada ptaków to jest samo dobro. Czasami trochę tym groszkiem się trzeba podzielić z ptakami. Albo osłonić go po prostu. Albo osłonić pół, a drugie pół zostawić do wydziobania. No bo one nam to wynagrodzą w zupełnie inny sposób. Często nawet taki, z którego nie zdajemy sobie sprawy. O pytania o letnie, bo już doszliśmy tak, wyszliśmy bardzo mocno poza ten okres, o którym chciałbym, żebyśmy mówili. Powiedz mi jeszcze dotyczącą budek. Mówiłeś o czyszczeniu i mówiłeś o tym, że w połowie października rozpoczynamy czyszczenie budek, a kończymy je z końcem lutego. Co znaczy czyszczenie budek? Jeżeli budka była zajęta, znaczy, bo wszyscy traktują, czy wiele osób traktuje budkę jako taki dom dla ptaków, nie? Że on już jest jakby zamknięty, skończony umeblowany. I umeblowany. Natomiast jakby to porównywać, to jest taki trochę stan deweloperski, zamknięty, nie? Czyli ma ściany, ma podłogę i ma jakiś dach, natomiast on jest jeszcze kompletnie nieurządzony. I wszystkie ptaki, czy w zasadzie wszystkie, czy duża większość ptaków, która gnieździ się w budkach czy w dziuplach, dopiero w tej dziupli czy w tej budce musi zbudować gniazdo. I to, co robimy w trakcie czyszczenia budek, to jest jakby usuwamy stare gniazda, które zostały już przez ptaki wykorzystane i które w kolejnym sezonie nie będą wykorzystane. Przywracamy stan deweloperski. Sięgam do twojego porównania. Przywracamy stan deweloperski, czyli po prostu usuwamy z budki wszystko, co się w tej budce znajduje. Dosyć dokładnie to czyszcząc. I ma to tak. A co znaczy dosyć dokładnie to czyszczą? To znaczy, że w idealnym świecie budka powinna być idealnie czysta po jej wyczyszczeniu, więc nie zostawiamy żadnych resztek, żadnych tam kawałeczków, tam nic. To powinno być wszystko wymiatane. Wszystko powinno być wymiatane. Do tego stopnia, że w niektórych przypadkach, czy niektóre szkoły zalecają również dodatkowe zabiegi. Na przykład można taką budkę natrzeć octem.
albo wręcz wypalić ją od środka. Niektórzy sugerują też wsypywanie takiej dosyć, no powiedzmy, warstwy soli na dno. I te działania mają służyć, bo budkę czyścimy z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest taka, że musimy pozbyć się tego starego gniazda, żeby ptaki, które zajmą tą budkę w kolejnym roku, mogły zacząć budowę swojego gniazda od samego dna. Ponieważ jeżeli tak nie zrobimy, to te ptaki zaczną nam budować kolejne gniazdo na tym starym. I jeżeli taka budka będzie niewyczyszczona przez 2-3 sezony, no to okaże się, że w tym trzecim roku, no to gniazdo jest praktycznie na wysokości otworu wlotowego, co jest oczywiście niebezpieczne, no bo drapieżniki, to już mówiliśmy o tym. Natomiast druga przyczyna, dla której czyści się budki, to jest ta, żeby pozbyć się z niej pasożytów, które zostały, które się nagromadziły w tym starym gnieździe. W skrajnych przypadkach znowu, jeżeli tych pasożytów jest bardzo dużo, może się okazać, że one uda im się przezimować, tak to nazwijmy, w tym starym gnieździe, a jak młode się pojawią, no to one potrafią je dokładnie zjeść. Może nie w sensie dosłownym, ale jeżeli to są różnego rodzaju wszy, wszoły i tak dalej, czyli takie organizmy żywiące się krwią, no to one niczym te wampiry potrafią jakby no wyssać takiego młodego całkowicie, więc jakby doprowadzić go do śmierci. Dlatego te budki trzeba czyścić, dlatego też sugeruje się to, czy wysypywanie soli, czy nacieranie octem, czy wypalanie, bo to ma dodatkowo pozbyć się już na pewno wszystkich potencjalnych pasożytów, ale które potem mogą ten sól tam... się wymiata? Nie, sól się akurat zostawia, bo ona ma dodatkowo jakby no zabezpieczyć w nowym sezonie tą budkę przed właśnie nadmiernym rozwojem pasożytów ptaków. To dziwne, no to z solą nie spotkałem się. Tak, to różne są szkoły, ja o czymś takim słyszałem, więc wiem o czymś takim, mówię, to jest niekonieczne. Ale jak tak rozumiem, nazwijmy, Piotrze, że skoro to jest po pierwsze, żeby ta warstwa tego gniazda nie rosła i żeby za bardzo nie doszła do tego otworu wlotowego, bo mówiliśmy, że ta głębokość to jest właśnie po to między innymi, żeby kot tam nie sięgnął albo kuna. A tutaj jak rośnie gniazdo, to i te pisklęta są wyżej, więc łatwiej sięgnąć czy po jajka, czy po pisklęta. Notabene ja budka, która w ubiegłym roku była zajęta przez pleszkę, 2 lata wcześniej nie wyczyściłem i była tak zapchana, 2 sezony nie czyściłem, jakoś tak pominąłem ją, nie wiem dlaczego, i zagnieździły mi się 3 szmiele, więc miałem kolejny pożytek z budki, może nie taki, jaki powinienem mieć, ale 3 szmiele mi się zagnieździły. A druga rzecz to jest właśnie to usuwanie pasożytów. Jak rozumiem, nie należy jak gdyby zwlekać z tym usuwaniem pasożytów. Najlepiej to zrobić już na początku listopada, bo może ten mróz jeszcze tam troszeczkę te pasożyty dobije, które nie będą schowane w mchu, sierści, w jakichś piórach, tylko będą gdzieś schowane w rogach tej drewnianej budki i może wtedy przemarzną. Tak, ile, znaczy, będzie zima mroźna. Tak, znaczy dokładnie, ale rzeczywiście ten okres dostępny od 15 października do 28 lutego jest bardzo długi. Więc teoretycznie mamy naprawdę komfort, jeżeli mamy jedną budkę albo 3 budki do wyczyszczenia w naszym ogrodzie. Da się znaleźć czas. Zawsze da się znaleźć czas. Szkoły są różne, jeżeli chodzi o wybór dokładnego momentu. Zwolennicy tego, żeby czyścić budki na samym początku, no właśnie mówią, wyczyśćmy, załatwmy sprawę, będziemy mieli spokój i wtedy nie ma jakby żadnego niebezpieczeństwa, że będzie jakiś konflikt pomiędzy, nie wiem, wczesnym sezonem lęgowym, a naszym spóźnialstwem, tak to nazwijmy, i wtedy rzeczywiście możemy zrobić przy okazji ptakom trochę pod górkę, tak to nazwijmy. Ci z kolei, którzy są zwolennikami tego późnego czyszczenia tych budek, twierdzą, że, no ten, że, ta, że, ten, że to gniazdo, które jest w środku, też jest dodatkowym izolatorem, więc jeżeli ptaki spędzają tam noc, no to mają siłą rzeczy cieplej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby druga teoria. Jeszcze dodatkowo, skoro mówiłeś o mazurkach i skoro mówiłeś o tym, że mazurki masz, trzeba uświadomić wszystkim, że mazurki to jedyne ptaki w naszym kraju, które budują tak zwane gniazda zimowe. I te gniazda zimowe charakteryzują się tym, że one mają bardzo duży udział piór w środku. Więc jeżeli na przykład, nie wiem, jesteśmy bardzo karni i 16 października otwieramy taką budkę i widzimy, że tam jest bardzo dużo piór,
to powinniśmy takiej budki nie czyścić. Ale w ogóle, czy do któregoś momentu? No powiedzmy do tego, najpóźniej do tego... Bliżej końca lutego wtedy, tak? Tak, dokładnie, ponieważ te pióra, które mazurki sobie gromadzą w tym gnieździe zimowym, są dla nich taką dodatkową pierzyną. I one, to nie jest takie, że im się tak po prostu chce i taki mają pomysł, żeby na puchowych kołdrach spać, tylko one potrafią, te pierze, które jest w środku, czy te pióra, potrafią zwiększyć przeżywalność ptaków nawet o 20%. To znaczy mazurki są dosyć wrażliwe na zimno i jeżeli w tych takich skrajnych przypadkach, jeżeli rzeczywiście są mrozy, no to, że one takie gniazdo zimowe mają, może istotnie wpłynąć na to, czy te ptaki przeżyją, czy nie. Więc jeżeli mamy mazurki, to tym bardziej ostrożnie czy elastycznie do tematu trzeba podchodzić. Jeżeli mamy taką sytuację, że zima skończyła się z końcem stycznia i teraz już mamy ogólnie wiosnę, plusowe temperatury i tak dalej, no to nawet pod koniec tego lutego takie gniazdo mazurka można usunąć. Natomiast jeżeli zima nagle postanowiła wystrzelić jeszcze 20 lutego albo w ogóle w marcu i tak dalej, to ja sugeruję w ogóle, żeby takiej budki nie czyścić. Żeby po prostu nie zrobić krzywdy tym ptakom, które już z tej budki korzystają. Więc w pewnym sensie łatwiej czy lepiej jest to zrobić na samym początku, no bo wtedy mazurki, nawet jeżeli się zainteresują i postanowią zbudować takie gniazdo, no to one już będą jakby w czystej budce i nie będzie problemu potem czyścić, nie czyścić i tak dalej. Okej, a jeśli mam taką budkę, do której zaglądaliśmy dzisiaj, gdzie pełno jest odchodów ptasich, to jeszcze raz ją czyści, czy nie? Tam nie ma gniazda, ono zostało usunięte chyba w połowie listopada, to gniazdo zostało usunięte. Tam głównie był mech i sierść, więc jakiś pewnie, nie wiem, tam sikorka, pewnie bogatka jakaś. Która tam się zagnieździła, a w tej chwili zaglądałeś, tam jest pełno odchodów, to znaczy, że jakieś ptaki zimują. Tak. Czyli co, teraz też jeszcze wyczyścić ja tych odchodów, czy one są ja bym je na koniec lutego jednak wyczyścił, tak, żeby tych odchodów nie było, bo nigdy nie wiadomo, co w tych odchodach jest, robi się ciepło, to zacznie żyć swoim życiem i tak dalej, więc może być dla ptaków niekorzystne. Słuchaj, i pytanie, które prosili żebyśmy zadali. Pytanie bez odpowiedzi być może, może masz odpowiedź. Co zrobić, jak chronić ptaki, które rozbijają się o nasze okna, o nasze szyby, które wlatują po prostu w szybę, rozbijają się i padają pod oknem? Mam odpowiedź, ale nie wiem, czy będą Państwo zadowoleni z tego, co powiem. Jest bardzo skuteczna metoda, która ogranicza nawet do 95 czy do 96%, zmniejsza o 95 czy 96% kolizję ptaków z szybami. I to jest bardzo proste rozwiązanie. Polega ono na tym, że na szybę trzeba nakleić takie wąskie paski. To mogą być albo paski takie jednolite, albo to mogą być takie paski zrobione takie jakby z kropek, tak to nazwijmy. Można kupić specjalne taśmy, nie trzeba ich malować na szybie ani nic. Tylko trzeba je niestety, chyba teraz nie przypomnę sobie, albo co 11, albo co 13 cm trzeba taki poziomy, pionowy pas przez okno puścić. I wtedy ptaki na pewno się nie będą o taką szybę rozbijać. Jest to o tyle trudne, czy o tyle kontrowersyjne, że wtedy po prostu nie mamy idealnie przezroczystego okna, co w przypadku dużych balkonowych okien może sprawiać wrażenie takie, że mieszkamy trochę w więzieniu, bo mamy kraty w szybach. Ale to naprawdę pomaga i to już zostało udowodnione naukowo, że tego typu zabiegi jak najbardziej pomagają. Chodzi po prostu o to, że ta przestrzeń szyby, tak się przyjmuje, nie powinna być szersza niż dłoń. Jeżeli na szybie mamy taką przestrzeń, która jest szersza niż jakby większa niż dłoń, to ptaki będą próbowały w tamtą stronę wlecieć, ponieważ najczęściej do kolizji ptaków z szybami dochodzi wtedy, kiedy w naszych oknach, a okna wychodzące na ogród co do zasady mają tak, że odbija się w nich to wszystko, co jest w ogrodzie, czyli drzewa, krzewy i tak dalej. Wtedy ptaki, które są spłoszone przez jakiegoś drapieżnika, czy nie zaniepokojone w jakiś inny sposób, po prostu próbują uciec w drzewa. Gęstwinę. Tak, i one jakby nie kumają, nie są w stanie ogarnąć tego, że szyba to szyba.
więc po prostu lecą na łeb, na szyję. Jeżeli mają odpowiednio dużą prędkość i nie są w stanie wyhamować, to w wielu przypadkach kończy się to tragicznie. Moje doświadczenie takie z terenów, gdzie jest sporo sikorek, mówi, że opuszczenie do połowy rolet bardzo pomaga temu, że ptaki zaczynają unikać wlatywania, no bo jest przesłonięta jak gdyby część okna i zdecydowanie mocno to ogranicza właśnie te kolizje ptaka z szybą. Tak można robić, można też stosować różnego rodzaju wiszące elementy dekoracyjne oczywiście, odstraszające, które nie tyle będą miały funkcję odstraszającą ptaki, co będą im dawały do zrozumienia, że tam gdzieś jest jakaś przestrzeń. To nie jest coś, gdzie można przelecieć na przestrzał, tylko tam gdzieś jest jakaś bariera, nie? Więc jeżeli takie rzeczy również możemy stosować i to też pewnie te kolizje ograniczy. Piotr Kamont, prezes stowarzyszenia Jestem na Ptak. Piotrze, powiedziałem, że zostałeś niedawno wybrany ponownie na prezesa. Już Ci gratulowałem, ale zawsze można pogratulować raz jeszcze. Dziękuję jeszcze raz. Siedzibę macie w Goniądzu, więc no, miejsce bardzo charakterystyczne dla wszystkich miłośników ptaków, tak bym powiedział. Tak, Biebrza ze stolicą w Goniądzu, jeżeli tak to mogę powiedzieć, jest rzeczywiście mekką ptasiego świata, nie tylko polskiego, ale jest to też stały punkt odwiedzin ornitologów, birdwatcherów, czy po prostu ptasiarzy ze wszystkich stron świata praktycznie. Szczególnie wiosna, wtedy kiedy ta Biebrza jest pięknie rozlana, ale dosyć płytko, także te ptaki mogą spokojnie sobie żerować. I wtedy, kiedy ta wielka fala migracji rusza na północ i na wschód po to, żeby zająć te miejsca, w których do tej pory była zima, jest rzeczywiście takim miejscem, które no jest tam po prostu mnóstwo ptaków. Jest mnóstwo, nie mówiąc już o tak spektakularnych ptakach jak bataliony, ich tańce, ale też wszystkie inne siewki, które przez Biebrze lecą, i gęsi oczywiście, i kaczki, więc naprawdę jest taki moment w roku wczesną wiosną, gdzie ta po prostu Biebrza aż się kotłuje od ptaków, więc nie bez przyczyny i nasze stowarzyszenie tam ma swoją siedzibę. I miejmy nadzieję, że nie będzie pożarów. Miejmy nadzieję, ja dosłownie w piątek byłem nad Biebrzą i widziałem, że rzeczywiście w tym roku bardzo Biebrza wylała, bo my mamy tą przyjemność, że nasza siedziba jest na powiedzmy na wzgórzu. Potem jest taka skarpa, która schodzi już w dolinę Biebrzy, więc my sobie zawsze na tej skarpie siadamy i tam połowę swojej pracy oczywiście w cudzysłowie spędzamy. I tak jak miałem okazję być w tym roku na skarpie, to rzeczywiście Biebrza jest wylana praktycznie od brzegu do brzegu bardzo szeroko, więc mam nadzieję, że w tym roku jest trochę śniegu, jest trochę wody, więc myślę, że te pożary w tym roku nam nie grożą. Słuchaj, my jako Grunice też jesteśmy szczęśliwi, bo sporo padało, także spadł śnieg. On szybko nie stopniał, powoli topniał, więc jest nadzieja, że ta woda będzie także w ziemi, więc to dla nas radość. A na zakończenie ja zachęcam naszych słuchaczy, oprócz tego, że odwiedzacie fanpage'a Naturalnie Ogrodach, zajrzyjcie na fanpage na Facebooku Jestem na Ptak. Wiele fajnych, ciekawych materiałów. Jest także strona jestemnaptak.pl. Ja tam zaglądam. Fantastyczne, słuchajcie, koszulki widziałem z dudkami, Piotrze, i ty chyba też tam występowałeś jako model. Tak mi się wydaje, że to ty jesteś tym modelem. Tak, tak. My jesteśmy ludźmi o wielu specjalnościach i nie tylko chronimy przyrodę, ale też staramy się ją promować na najróżniejsze sposoby, a że dosyć trudno było nam zorganizować taki moment, w którym te koszulki, które oferujemy w sklepie, będą mogły gdzieś na kimś zawisnąć, żeby można było zrobić zdjęcie, więc poświęciliśmy sami siebie i pomimo tego, że być może do prezencji modela czy modelki jeszcze trochę nam brakuje, no to staraliśmy się dumnie wypiąć pierś do tego, żeby te koszulki, worki, kubki i te wszystkie elementy jak najlepiej się prezentowały. Ja jeszcze dodatkowo mogę zachęcić, mamy taką grupę na Facebooku, która się nazywa Jaki to Ptak, i tam wszyscy i początkujący, i średnio zaawansowani profesjonaliści, jeżeli chodzi o rozpoznawanie ptaków, mogą się swoimi zdjęciami dzielić. Ale ta grupa powstała w zamyśle do tego, żeby
ludzie, którzy odkryją jakieś ptaki w swoim ogrodzie, którzy widzą je być może pierwszy raz w życiu, którym uda się zrobić zdjęcia, być może dosyć szczegółowo je opisać, tam znajdą odpowiedź na pytanie, jaki to ptak, no bo tak ona się nazywa, więc staramy się pomagać. Mamy już taką naprawdę dużą i fajną społeczność, która dobrze reaguje i ekspresowo odpowiada na wszystkie pytania, więc jeżeli coś Państwu mignie przez ogród, a mimo wszystko uda się to zrobić temu zdjęcie, na pewno pomożemy te ptaki rozpoznać. Słuchaj, będziemy pewnie, będę chciał, jeśli się zgodzisz, żebyśmy za jakiś czas wrócili do rozmowy, bo jak mówiłeś o tych zimowych ptakach, to w ubiegłym roku słyszali, że u mnie szczygły żerowały na rudbeki, bo zachęcamy właśnie do zostawiania bylin, tak? Więc o takim ogrodzie przyjaznym ptakom to myślę, że jeszcze porozmawiamy, ale dzisiaj powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Im bardziej naturalny ogród, im więcej jest w tym natury, a mniej trawnika, mniej tuj, to tym bardziej ten ogród jest przyjazny, chociaż w tujach, jak mówiłem, kosy chętnie się gnieżdżą. Kosy ma kolągwę jak najbardziej. To znaczy, im bardziej jest teren bioróżnorodny, im więcej się w nim dzieje, im więcej jest miejsc takich, które czasem odpuścimy, bo nam się nie chce dokosić do samego płotu, albo spadnie jakaś gałąź i niech ona tam sobie leży, a potem tworzy się z tego sterta, to w tej stercie za rok albo za dwa zamieszka jeż. A z tych właśnie nieściętych bylinach będą szczygły, makolągwy, czeczotki i będzie mnóstwo ptaków. Więc im bardziej ten ogród będzie przypominał naturę, tym mniej my będziemy mieli pracy. To prawda. A to przecież o to chodzi. I nawet te liście niezgrabione, do czego zachęcamy z rabat ozdobnych, jakbyście zobaczyli, jak kosy przekładają te listki na boki, rozrzucają, hałas robią przy tym ogromny, ale szukają tam swojego pożywienia. Zapomniałem, u mnie sujek jest jeszcze dużo, bardzo dużo sujek. Bo mam las pod nosem. Mam las i mam dąb. Rozumiesz? Potem te żołędzie znajduję wszędzie utkane. W lawendzie, w przecudnych miejscach, o których nie miałbym pojęcia, że tam może się ptak dostać. Jak dasz im szansę, to być może niedługo twój ogród zamieni się na piękną dąbrowę. Już się zamienia, wiesz, bo ten dąb tak darzy żołędziami co roku, że tak się zdaje. Piotr Kamont, prezes stowarzyszenia Jestem na Ptak. Zachęcamy do odwiedzenia fanpage'a Jestem na Ptak na Facebooku i strony jestemnaptak.pl. Ja się z Państwem żegnam. Naturalnie o ogrodach. Jacek Naliwajek, Katarzyna Bellingham, która dzisiaj miała wolne, ale która jest z nami cały czas, i zapraszamy na poniedziałkowego live'a. Przypomnę, w poniedziałek na Facebooku o godzinie 19:00, jak co tydzień kolejny live. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.